spotykamy się tradycyjnie jak co roku, żeby podsumować osiągnięcia sportowe naszych młodych mieszkańców. To się stało jak gdyby taką tradycją, że w budżecie gminy asygnuje się środki finansowe, które później przydziela się tym najlepszym sportowcom, którzy no, reprezentują naszą gminę w różnych dyscyplinach i w tym roku też pozwoliliśmy sobie, żeby niewielką kwotę, ale kwotę 5 000 zł rozdzielić wśród z tych najlepszych sportowców. Są to przede wszystkim drużyna koszykarska dziewcząt. Dziewczyny grają od wielu, wielu lat bardzo dobrze w piłkę koszykową. Myślę, że tu ogromna zasługa trenera Dariusza Domicza, ale zdobywają takie naprawdę poważne sukcesy. W tym roku zdobyły tytuł województwa, są teraz jak gdyby pretendentkami do uczestnictwa w zawodach ogólnokrajowych, także jest się czym cieszyć i to dla nas szczególny zaszczyt, że ta dyscyplina sportu cieszy się taką popularnością. No i głównie pan trener, który kontynuuje tą tradycję od wielu, wielu lat i wpaja tym młodym dziewczynom chęć grania w piłkę koszykową. Mamy też dwóch ciężarowców, którzy uczestniczą w zawodach rangi ogólnokrajowej, nawet też były wyjazdy na imprezy ogólnoświatowe. Zdobywają sukcesy w sporcie niepełnosprawnych, bo to są dwie osoby niepełnosprawne i ojciec z synem kociubińscy są dla nas też taką perełką i cieszę się, że akurat w tej dyscyplinie osiągają niezłe sukcesy. Także dzisiaj chcemy podziękować tym wszystkim sportowcom, wręczyć im skromne upominki finansowe. Przede wszystkim spotkać się z nimi, żeby podkreślić rolę sportu teraz w tych takich trudnych czasach, gdzie jest problem ze spotkaniem się, zmobilizowaniem młodych do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych. Tu należy chylić czoło, że są chętne, że są chętni, że pracują i to z sukcesami. Jak rozumiem, jest pan trenerem zespołu, który dzisiaj otrzyma stypendium od wójta gminy Konstantyn. Bardzo się cieszę, bo to już kolejny rok, gdzie moje dziewczyny zdobywają sukcesy na arenie wojewódzkiej, ogólnopolskiej. No i tym samym pan wójt co roku stara się w jakiś tam skromny sposób stypendiami podkreślić tutaj, docenić tę pracę, które one wykonały, także cieszymy się bardzo, że jesteśmy tutaj doceniani przez wójta. Mamy możliwość tutaj spotkać się, porozmawiać, umówić przyszłość, jak tam dalej będzie funkcjonował ten zespół. Także. Co można powiedzieć o tych sukcesach? Jakie to są sukcesy? Może nadmienię taki najważniejszy ostatnio, bo 2 tygodnie temu był finał szkolny Igrzysk Młodzieży Dziewcząt w koszykówce i żeśmy wygrali finał wojewódzki, awansowaliśmy do Mistrzostw Polski. Kolejny raz już, bo to bodajże chyba 5. raz już ekipa z Konstantynowa będzie reprezentować województwo lubelskie na arenie ogólnopolskiej. Także dziewczęta pokonały w finale Lublin dosyć wysoko, także piękny sukces. To jest szkoła podstawowa? Tak, szkoła podstawowa, klasa 7-8, czyli ta najstarsza w szkole, także w ten sposób. Gmina Konstantynów będzie reprezentować województwo lubelskie. Tak, to już chcę pochwalić się, że już takie sukcesy wcześniej odnosiliśmy, a nawet więcej, bo w 2017 roku nasze zawodniczki z gimnazjum zajęły 3. miejsce w Polsce. W 2011 roku chłopcy zdobyli na NRZ basket, to ogólnopolskie zawody, taki finał krajowy, 4. miejsce, także miała miejscowość, ale jakoś udało się zaszczepić piękną grę, jaką jest koszykówka i staramy się tutaj kultywować. Rokrocznie tam staramy się kolejne roczniki wypromować w koszykówce. Także. No, to jest bardzo ciekawe i że właśnie w takiej miejscowości są te talenty koszykarskie. Powiem szczerze, że to w każdej takiej miejscowości znajdzie się, tylko trzeba troszeczkę przysiąść przy tym, troszeczkę zaangażowania, serca. No i tak, ja jestem urodzonym lekkoatletą, po prostu kiedyś trenowałem skok z wyż. Niemniej jednak stwierdziłem, że więcej osób będzie chyba trenowało tutaj koszykówkę. Lekkoatletyka i koszykówka to są w sumie tam spokrewnione te dyscypliny sportowe, także nieźle nam to wychodzi. Wszystkie dzieci grają, mamy tutaj jeszcze program SMOK dla chłopców, także już najmłodsze grupy, 1., 2., 3., 4. klasa uczestniczą w takich zajęciach, także
dzisiejszej dobie pandemii piękny rozwój, że mogą przyjść gdzieś tam wyszaleć się i tak myślę, że to jest fajny program. Jeszcze zadam na koniec pytanie, jak pan trafił do Konstantynowa? A, skończyłem w 87 roku AWF i odchodzi mój kolega z tego tutaj, z tej pracy i tak zaproponował, czy powiedzmy chciałbym tutaj pracować. No i tak się stało, że pracuję już 35 lat, a z koszykówką już mam 25 lat do czynienia, także... No także tak to się toczy tutaj. No i prawdopodobnie do emerytury, także myślę, że jeszcze parę lat coś tutaj uda nam się zwojować jeszcze w tej koszykówce. A wrócę jeszcze na chwilę do finałów ogólnopolskich, bo ciekawa jest sprawa, że prawdopodobnie festiwal tej koszykówki będzie w Lublinie i kto wie, czy jakaś odłam nie będzie w Białej Podlaskiej, ponieważ jest taki pomysł, żeby siatkówkę zrobić powiedzmy w Świdniku, powiedzmy piłkę ręczną załóżmy w Puławach, no i Biała Podlaska, która słynie z koszykówki, no i nasz rejon tutaj w Konstantynowie. Piękna sprawa, tak, aby było podsumowanie tych naszych tutaj zmagań.